Witam Kamila Ślimaki. Yy, oczywiście, witam z książką o psach, psy i szczenięta. Jak już widać, na pierwszy rzut oka można zauważyć ładne, kolorowe obrazki psów. Odkrywanie świata. Jak dbać o swojego najwierniejszego przyjaciela. Czyli tutaj jest odnośnie psów. To jak widać, książka jest nie gruba, tylko jest cienka. Po drugiej stronie, tutaj od tyłu książki, można zauważyć, co w tej kolekcji można znaleźć. Jest więcej yy, książek na temat psów, aczkolwiek ja po prostu. Yy, Uznałam, że mi aż tyle nie potrzeba tych wszystkich książek, więc po prostu nie zakupywałam. Dlatego być może, że nie mam tej, znaczy, yy, dlatego yy, po prostu nie interesowały mnie te wszystkie książki, które tu są pokazane. I ze względu na to po prostu nie kupowałam. Znaczy, nie tylko ze względu na to, po prostu nie miałam takiej potrzeby, bo zobaczcie, tu jest atlas, owady, koty i kocięta, różne takie rzeczy, które po prostu w większości rzeczy można się w internecie tak naprawdę dowiedzieć, a z drugiej strony szkoda mi było po prostu pieniędzy na wydawanie żeby całą kolekcję kupić. Niektórzy to są, do kolekcjonowania kupują całą kolekcję. A mnie było szkoda i miejsca, i kasy. Dobrze. Postanowiłam nie kupić. Kto wie, czy kiedyś nie kupię. Może kiedyś będę szukać jeszcze gdzieś, ale to już mniejsza z tym. To nie jest takie ważne. Widzicie, że książka ma twarde oprawy. I zobaczcie, jakie ładne granulki są narysowane, czy zdjęcie zrobione, i lecimy dalej. I to jest to, co zawsze w każdej książce: autor, kto wydał, i tak dalej, spis treści, no i tak dalej, i tak dalej. Tego nie muszę tłumaczyć, bo wiadomo, co w każdej książce się znajduje. No i mamy: Zrozum swojego psa taki rozdział. To znaczy, no, trzeba rozumieć język naszego psa. Chodzi o to, nie? Jak wybrać, żeby był y, dla nas odpowiedni i tak dalej. Oczywiście, jak mamy małe mieszkanko, weźmiemy sobie małego pieska, a nie jakiegoś olbrzyma. To jest znowuż, dobra. Jeden z wielu. Może być z y, y, wiele psów, wiele razy, i każdy pies będzie miał swój charakter, także e, jak widzicie, trzeba czytać też, również e, starać się nabywać e, książki, wiedzę po prostu, aż zanim się nabędzie psa. Dobra, ten jeden wybrany. Pies może być wybrany ze schroniska. Jak widzicie, tutaj mamy psa narysowanego psa za kratami, czyli jak widać jest to pies w schronisku także yy, wybierz się do sklepu zoologicznego no to chodzi o akcesoria i tak dalej, no schronisko dla psów i tak dalej no niekiedy sklepy zoologiczne też oferują różne szczeniaki ale z tym to jest w Polsce raczej Rzadziej można się z tym spotkać, aczkolwiek za granicą już prędzej. Ale kto by jechał za granicę, tak prawdę mówiąc, żeby sobie kupić pieska? Bez sensu, moim zdaniem. Ja bym na przykład nie jechała za granicę, bo po co? Jak mam yy, swój kraj i w Polsce. <śled> Widzicie, <śled> to jest urok mienia kota. Dobra. Stwórz mu dom. Kiedy bierzemy pieska, nieważne w jakim wieku, niezależnie od wieku są pokazane szczeniaki, ale niezależnie od wieku i niezależnie od gabarytów rasy i tak dalej, po prostu trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla naszego ulubieńca. Czyli przystosować odpowiednio dom pokój tak, żeby był bezpieczny dla psa, tak żeby pies nam nic nie zniszczył, ale też i żeby w domu sam sobie nie zrobił krzywdy. To o to chodzi. Jak widzicie, transporter, tu mamy pieska w transporterze. Tak się przewozi szczeniaka z reguły, jak jedziecie gdzieś samolotem albo bezpiecznie jest też jak samochodem. Przewozicie Waszego psa, to jest bezpieczniej przewozić go w transporterze, a jeżeli gdzieś przypięty, na przykład w samochodzie do, do szeleka, aczkolwiek tak też można zrobić, ale najbezpieczniejsza metoda to jest właśnie transporter. Takie jest moje zdanie i transporter można przypiąć pasami w samochodzie, i też jest ok. Dobra, Twój przyjaciel. Wiadomo, że pies jest wiernym przyjacielem na lata, więc musimy mieć odpowiednie wyposażenie. Znowu tak jak przy kocie i każdym innym zwierzęciu: miska na wodę, miska na pokarm obroża i smycz. Oraz pokarmy odpowiednio dostosowane oraz smakołyki odpowiednio przystosowane dla naszego przyjaciela czworonożnego pod postacią psa. No oraz transporter to wiadomo, jak idziemy czasem, nawet jak idziemy do weterynarza i czasem wymaga pies być przechowany w jakimś transporterze, należy być zaopatrzonym w takie coś, to jest znacznie bezpieczniejsze albo znacznie praktyczniejsze, jeżeli musimy psa na przykład zostawić, bo jest jakiś problem zdrowotny i po prostu musi być jakaś poważna konsultacja, czy jakieś poważniejsze badanie. I czasem weterynarz wymaga, żeby pies został zabezpieczony w swoim transporterze. Więc albo najczęściej w podróż po prostu się wybieramy. Jeżeli już, jak daleką podróż, tym bardziej w samolotach. Niekoniecznie w samochodzie, ale w samolotach jest to wymagane niestety. Chyba, że są czasem takie torby dla psów, ale myślę, że taka klatka, transporter jest znacznie bezpieczniejsza niż taka torba. A to każdy wybiera co woli. Zwyczaje żywieniowe. Odnośnie żywienia psów, to należy to jest temat rzeka. Nie będę Wam tłumaczyć, bo to jest naprawdę temat rzeka odnośnie smakołyków również. Ponieważ z tym żywieniem psów to jest naprawdę no różnie bywa. Psy naprawdę różnie są karmione, więc tutaj to już trzeba się kierować wiedzą i to bardzo dużą. Przede wszystkim unikamy dawania chleba psu. To już mogę powiedzieć. Mamy rozdział pielęgnację i mycie. Pielęgnacja i mycie, czyli odpowiednia pielęgnacja. Podstawą jest czesanie i kąpanie psa. Używamy do tego prysznica, używamy letniej wody oraz odpowiednich kosmetyków dla psa. Nie używamy ludzkich kosmetyków do wymycia psa i nie używamy y, z reguły ludzkich y, akcesoriów, jak na przykład grzebień, szczotka. Nie czeszemy swoim grzebieniem psa swojego, tylko kupujemy mu odpowiednią szczotkę do tej pielęgnacji i odpowiedni grzebień, dlatego że on jest wymagany do odpowiednio dostosowanej... No, akcesoria ekstra dla psów są odpowiednio dostosowane do szaty psa, do włosa psiego, do sierści. A nasze ludzkie grzebienie są z reguły plastikowe. I nie są przystosowane tak, jak powinny być do psiego włosa. Więc tu już pomijam, że mogą się połamać, poniszczyć ale widocznie ten plastik, który jest stosowany do grzebieni, z, które, z którego te grzebienie dla ludzi są wyrabiane. Ten plastik nie jest dostosowany odpowiednio do sierści zwierzęcej. Więc tutaj niestety używamy metalowego grzebienia. Do szaty zwierzęcej aniżeli do włosów ludzkich. Do włosów ludzkich używamy innego typu szczotek, innych akcesoriów oraz kosmetyki. Kosmetyki inne są y, tu. Chodzi o pecha skóry. Pecha skóry ludzkiej, ludzka skóra ma inne pecha niż, niż zwierzęca. Zwierzęca skóra jest znacznie bardziej wrażliwa bardziej delikatna i mniej odporna na kosmetyki ludzkie. I z tego tytułu nie używamy szamponów do mycia psa y, ludzkich tylko używamy po prostu zwierzęcych. Tu musimy zaopatrywać się dla zwierzaka w szampony w kosmetyki w sklepie zoologicznym. Chcąc wymyć w komfortowych warunkach, żeby nie miał uczuleń, żeby nie miał jakichś tam innych problemów ze skórą, no to niestety kosmetyki ludzkie nie są odpowiednie. Do tego stosujemy odpowiednich kosmetyków dla zwierząt. O to musimy pytać u weterynarza lub w sklepie zoologicznym. Wiem, że to jest trudne. Wiem, że te kosmetyki dla psów są droższe, kupowane w sklepach zoologicznych, no ale ni niestety, Chcąc odpowiednio pielęgnować pieska, odpowiednio o niego dbać, to musimy niestety się stosować do reguł. Nie możemy nic za to. Po prostu. Co musimy jeszcze, o czym musimy jeszcze pamiętać? Następny rozdział mamy. Usuwanie kleszczy. Bardzo ważne jest usuwanie kleszczy. Nie wszyscy pamiętają o tym, jak usuwamy kleszcza. Kleszcza nie, nie smarujemy niczym, nie, nie, nie robimy dziwnych jakichś odruchów. Z reguły używamy do tego pensety. Powinna być używana penseta, chyba że ktoś umie palcami usunąć. No to proszę bardzo, ale po prostu musimy kręcić odwrotnie do wskazówek zegara. Odwrotnie, jak macie zegar i zegar leci tak. Pamiętajcie, wskazówki zegara lecą w tą stronę. Kleszcza wykręcamy odwrotnie do wskazówek zegara, czyli w ten sposób i ciach, i wyciągamy go. Nie robimy jakichś dziwnych ruchów typu tak, coś tak, tylko łapiemy i ciągniemy. Tak po prostu, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli wyciągnąć. Kabel ze ściany. Przykładowo, jak na przykład elektryk wyciąga stare kable, no to nie robić jakichś dziwnych rzeczy, tylko tak po prostu szarpie szarpnięciem i tak wy po prostu wyciągacie kleszcza. O tym wam powie weterynarz oraz dobry fryzjer dla do zwierząt. Ale sami też możecie się nauczyć na podstawie filmików, które są na YouTubie. Także to jest bardzo ważne wiedzieć, bo niektórzy robią po prostu błędy. Tu chodzi o bezpieczeństwo Waszego psa. O to, żeby też, no, niby się mówi, że to się unika zostawiania, że kleszcz zostawia choroby. Jeżeli kleszcz zostawi chorobę w skórze psa, no to będzie ten. Kleszcz, będzie ten pies chory, ale tego nie możemy przewidzieć, że dany kleszcz miał już coś w sobie. Z reguły się mówi, jeżeli kleszcz był zdrowy, ale tego nie wiemy tak do końca, czy kleszcz był zdrowy. Jeżeli pies miał kleszcza, to należy po prostu tego psa przebadać, czy na pewno nie ma boreliozy i wiele innych chorób, ponieważ pamiętajcie, pies, jeżeli ma boreliozę. Jeżeli ma jakieś inne groźne choroby, które zagrażają jego życiu, no to nie można tego uniknąć. Dlatego, że nie wiedzieliście, czy ten kleszcz był chory. Wyście usunęli kleszcza, ale musicie obserwować skórę psa, czy nie ma tam zaczerwienienia. Zaczerwienienie jest właśnie o w ten sposób pokazane. Jeżeli robi się takie kółko w miejscu, gdzie był kleszcz, no to spodziewajcie się, że pies mógł, mieć, mógł dostać jakąś chorobę pod postacią boreliozy. To jest pierwsza, pierwszy objaw, który może Wam pokazać, że potencjalnie kleszcz był, miał chorobę, miał zarazek. I po prostu dlatego należy badać Waszego psa regularnie. Tym bardziej należy zabezpieczać przeciw kleszczom, należy zabezpieczać przeciw pchłom, żeby nie było sytuacji, że wasz pies zachorował, a wyście tego nie wiedzieli. Kontrolujcie wasze psy. Jak wy wracacie ze spaceru, skądś, z lasu, z parku, z dworu, z ulicy, skądkolwiek, to musicie po prostu prze... Przegłaskać, przebadać Waszego psa, przegrzebać tam w tej sierści Waszego psa, czy nie ma żadnego kleszcza, czy ewentualnie nie ma kleszczy. Jeżeli ten kleszcz się pojawił, to tak jak pokazałam, odwrotnie do wskazówek zegara i ciągniemy pensetą lub takim specjalnym tu pokazana jest penseta, ale możecie zrobić to palcami, lub takim specjalnym urządzeniem do kleszczy, o który możecie zapytać u weterynarza. Nie jest to znowuż drogie, mega, a jest bardzo przydatne w życiu waszego pupila, ponieważ z tymi kleszczami to jest zawsze problem. A najbezpieczniej, najkorzystniej to jest używać szampon przeciwchłowy. on działa i przeciwkleszczowo oraz są kropelki przeciwkleszczowe, przeciwpchłowe. Są różne preparaty, które zabezpieczą Wasze psy. Także należy o to się pytać, zarówno u weterynarza, jak i w dobrym sklepie zoologicznym. Następny rozdział. Tyle się wypowiedziałam, wygadałam na temat kleszczy, na temat, waszy, na temat chorób psich i tak dalej. Jak trenować? Tutaj jest rozdział: jak trenować oczywiście, jak ćwiczyć jak szkolić Waszego psa. Ale to już szkolenie psa to jest od podstaw. Podstawy, jakie pies musi znać od szczeniaka siad, leżeć, waruj. To są podstawowe komendy, które nasz pies musi znać. Inaczej, bez tego, to sobie w życiu nie poradzi. Jeżeli tych komend nie nauczymy, a przede wszystkim nie zaczniemy od nauki chodzenia na smyczy, jeżeli od podstaw nie nauczymy, od bazy, yy, od samego początku nie nauczymy psa chodzenia na smyczy, to wierzcie mi, że taki pies będzie mega trudny. Będzie mega trudny w utrzymaniu go na smyczy, ponieważ będzie was ciągnął na prawo, na lewo, prosto, gdzie będzie chciał, będzie się kręcił wokół waszych nóg, będzie sprawiał problemy. Więc dlatego podstawą jest tak niezwykle ważne, Pierwsze co, nauczyć psa chodzić na smyczy, potem uczyć jego siat, leżeć i waruj. I to jest podstawa. A potem co resztę, to sobie sami domyślajcie się, albo po prostu, jeżeli macie czas, macie ochotę uczyć psa innych rzeczy, innych sztuczek, no to zachęcam również do tego, żeby po prostu to już się robi po to, żeby pies miał jakieś zajęcie. Chyba, że z nudów. Możecie uczyć na przykład z psa turlaj i tam takie różne sztuczki, ale to już jest inna para kaloszy. Dobra, odpowiedni trener. Mamy rozdziałik: odpowiedni trener. Bardzo ważne jest, żeby osoba, która trenuje waszego psa lub jeżeli razem trenujecie, to dotyczy się dzieci. Jeżeli razem trenujecie, no to przede wszystkim musi osoba dorosła trenować i musi tu być konsekwencja. Chcąc wy szkolić dobrze waszego psa, to jest dalszy ciąg tamtego rozdziału, żeby wasz pies zachowywał się tak, jak żeście sobie tego zażyczyli. No to niestety tu po prostu bardzo ważne jest, żeby ktoś konsekwentnie trenował z waszym psem. Możecie zaprowadzić psa do jakiegoś przedszkola psiego, możecie skonsultować się z jakimś odpowiednim trenerem psim i tak dalej, aczkolwiek możecie psa wytrenować sami. Bo jeżeli chodzi o podstawy, typu siat, waruj i tak dalej, daj łapę czy tam to co chcecie, no to możecie to zrobić sami. Ale jeżeli chcecie jakieś trudniejsze zadania, żeby pies wykonywał, typu na przykład chcecie mieć psa do pilnowania domu, chcecie mieć psa, który Wam pomaga w wyławianiu ludzi, w jakichś zalewach, powiedzmy, nie wiem, gdzieś ktoś się przykładowo topi, albo chcecie w lawinach gdzieś żeby wasz pies służył jako ratownik zwierzęcy gdzieś w lawinach albo w gruzach, żeby kogoś ratował, no to już są te szkolenia bardzo skomplikowane. To już do tego musi być odpowiedni trener, który wam tego psa pomoże tak wyszkolić. Ale takie podstawy, żeby mieć sobie pieska jako kompana, towarzysza do domu, bo lubicie bardzo psy. No to po prostu możecie sami wykonać bez przesady, takie typu siat, leżeć i tak dalej. No to bez przesady, żeby do przedszkola psiego zaprowadzać. No I moim zdaniem, to to można takie podstawy samemu wykonać. To nie, jest, to nie jest już trudne, moim zdaniem, ale możecie spróbować, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Nie jest to żadna reguła. Do wyboru, do koloru. No, Jeżeli na przykład chcecie też uniknąć, żeby wasz pies siadał wam na kanapy, na fotele, no również możecie psa sobie wytrenować. Także po prostu zakazujecie mu siadania na, na kanapy i fotele. Nie musicie pozwalać na to, żeby pies wam tam wskakiwał, wchodził i zajmował wasze miejsce. Także to też możecie sami wykonać. No nie jest problem. Tu widzicie, pieski siedzą sobie na krzesłach, ale jeśli takich, takich widoków nie chcecie mieć, jak tutaj macie na obrazku, no to po prostu możecie z tego zrezygnować i psu zabronić. A to już trzeba sobie psa nauczyć. Dobra, jak utrzymać formę? Widzicie tą kulkę. Bardzo ważne jest, żeby wasz pies nie był taką kulką, jak tu widzicie na obrazku. Znowu ważna jest dieta odpowiednia, ilość pokarmu oraz jakość tego pokarmu, ilość porcji. Tu musicie oczywiście konsultować się zawsze z weterynarzem. Ile razy dziennie ma wasz pies jeść? Oraz jak dużą porcję? Oraz co ma jeść, żeby był zdrowy? Żeby wasz pies był zdrowy oraz miał dobrą kondycję fizyczną, mentalną też, po prostu. Dlaczego widzicie taką kulkę tu z tego psa? Właśnie, to się dzieje przy psach, które żebrzą przy stole. To musicie koniecznie tego pilnować, żeby wasz pies nie jadł resztek ze stołu, oraz żeby nie jadał rzeczy, które mogą mu zaszkodzić, oraz też, żeby nie tył wasz pies, żeby był, o właśnie, tak jak tutaj mamy tego e, pieska na tym obrazku. Taki powinien być wasz pies. Jeżeli wasz pies nie ma takiej formy, jest kulką albo jest zbyt chudy, no to również coś jest nie, nie w porządku. Albo za dużo je, albo za mało je, albo po prostu za mało sportu używa, albo jest go za dużo. Należy y, obserwować waszego psa, jak się zachowuje i tak dalej. Ważny jest sport dla psa, czyli chodzenie jest, znaczy sport w sensie może być spacer, ale to też musi być regulowane niezbyt długi ten spacer nie wiadomo ile godzin tylko musi to być też regulowane i czasowo i siłowo, nie żeby pies był przesilany i tak dalej tylko dlatego, żeby że na przykład wy chcecie sobie pobiegać, bo możecie z pół godziny pobiegać a najlepsze to są po prostu takie szybkie spacery, i to też nie, żeby trwało nie wiadomo ile. No i oczywiście dbać o formę, o kondycję. I musi być dopasowany do wieku waszego psa. Dlatego, że im starszy pies, tym będzie miał gorszą kondycję fizyczną, będzie mniej ruchliwy niż młody pies. Będzie miał jakieś tam inne. Także to należy wszystko kontrolować. Nie jest to tak, że ktoś Wam powie, a musisz biegać z Twoim psem. Nie. Musicie wiedzieć, w jakim wieku jest Wasz pies i czy on ma chęć, oczywiście, biegać. Bo jeżeli jest bardzo stary, to nie będzie chciał biegać. Będzie wolno preferować, będzie preferował spacery takie wolniejsze. Musi sam sobie, musi. Musicie obserwować, żeby wiedzieć, czy wasz pies preferuje takie spacery szybkie, czy, czy wolniejsze, może czy, czy, czy jak. To też trzeba i stosownie do pogody. Nie żeby tam jak jest mega gorąco, 30 stopni na dworzu, a wy idziecie biegać z waszym psem, bo, bo trzeba biegać. Nie. Może to być spacer jedynie taki sobie Nie. krótki. Żeby się załatwił swoje potrzeby i wracać do domu. Nie, żeby na słońcu bywał, nie wiadomo, ile godzin. Nie może być tak. Pies musi y, mieć też kontrolę. Musicie mieć nad tym, ile czasu bywa na słońcu. Nie może być na słońcu. Zbyt długo ze względu na to, że może dostać udaru słonecznego. Dlatego tak ta forma jest niezwykle ważna. No. Musicie obserwować, czy wasz pies zjaje, czyli po prostu oddycha poprzez otwarty pysk. Po prostu. Jeżeli tak, to znaczy, że psu jest za gorąco i należy go schować do cienia lub y, do domu schować. I tyle. I tyle. I dać mu pić. Opieka latem. Następny rozdział. Opieka latem. Jest bardzo istotna opieka latem. Niestety, często gęsto. Zapomina się tym latem, bo się myśli, że o jeden dzień gorąco jest, a jutro będzie zimno. I tym latem najczęściej się zapomina o czym? O wodzie. Bardzo ważna jest, bardzo ważne jest, żeby pies miał stały dostęp do wody. Oraz jak jest gorące lato, należy zapewnić odpowiednie zacienienie dla psa. O czym mówiłam przed chwilą? forma oraz kondycja dbanie o to, żeby pies był w cieniu, zwłaszcza te psy, które mają grube futro, bo niestety ha, te psy bardzo często dostają udaru słonecznego, które mają mega gru, grube futro. Poprzez to, że się zapomina o nich, że one potrzebują być w cieniu oraz w chłodnym pomieszczeniu, a nie w gorące lato, są na słońcu. Także tu myślcie o tym. Także zadbać o odpowiednią temperaturę waszego psa i tak dalej, żeby mu nie było za gorąco, a raz, żeby się dobrze czuł. I to lato, żeby przeżył dobrze. Czy to będzie pies stary, czy młody, czy szczeniak, czy senior. Czy tam junior nawet powiedzmy. Także niezależnie od rasy, niezależnie od gabarytu, niezależnie od czegokolwiek. Po prostu musicie dbać o wasze psy. I tyle. Zarówno latem, jak i zimą. Oczywiście, znowu następny rozdział już szybko mamy. Dbanie, opieka zimą. Zimą też jest bardzo ważne. Też się zapomina. Niestety, mega często. Zimą wiadomo, że jest zimno, więc które psy mają gładkie. Futro takie o, cienkie. No, to niestety nic innego jak tylko założyć kurtkę psu. Tak jak my zakładamy kurtkę, kiedy jest nam zimno, w, w chłodne dni. Tak samo psy muszą też być wdybane. O, oraz nie tylko to, że założycie kurtkę czy sweterek psu, nie tylko że zapewnicie to ciepło temu psu czy tam coś. Ale jedno, co musicie pamiętać: u weterynarza bądź w sklepie zoologicznym możecie kupić wazelinę do łap psich. Dlaczego jest to ważne? Wazelina do łap psich. Dlatego, że psie łapy, tak jak nasze dłonie, nasza skóra też lubi pękać zimą, bo z tytułu, że jest sól, a pies chodzi łapami po ziemi. Więc na dworzu, kiedy chodzicie zimą, jest, chodniki są posypywane solą, różnymi tam y, piaskami, solami, jeszcze jakimiś tam czymś, żeby nie było ślisko, żeby chodniki, po których się chodzi, nie były ślizgie, żebyśmy się nie ślizgali, no to są w ten sposób posypywane, tak? Pies, który chodzi łapami po tym chodniku, to wszystko między opuszkami się zbiera. Ta sól, ten piach, ten lód i to wszystko, ten śnieg powoduje, że te opuszki psów lubią pękać. Dlatego to zimą musicie niestety. Latem też można. Latem z tytułu, że gorące chodniki są, to możecie też wazelinkę kupić. W sklepie zoologicznym zapytać albo u weterynarza waszego zapytać o taką rzecz to jest taki kremik to jest w formie kremu taki, w takim opakowaniu niekiedy wam hodowca jeżeli kupujecie szczeniaka u hodowcy to wam hodowca może też coś dobrego polecić bądź niektórzy to mają też i salony yy, psie także to też mają niekiedy i sklepy i coś tam także też wam coś dobrego polecą i także najlepiej sobie te łapy psu zabezpieczać. Możecie też łapy psu zabezpieczać zimą. Ym, przeciw temu przeciw lodowi, piaskom i tak dalej, tym różnym nieprzyjaznym rzeczom dla łap psich. Możecie też zabezpieczyć takimi bucikami. Możecie kupić buciki po prostu. Nie skarpetki, a buciki, w których. Ale to trzeba psa nauczyć od szczeniaka najlepiej już te buciki nosić, żeby on się przyzwyczaił do tego i umiał w tym chodzić. Bo kiedy założycie psu dorosłemu buty, to nie będzie ani się tu czuł w tym dobrze, ani komfortowo i będzie po prostu mu to przeszkadzało itd., itd. Nie będę wam tłumaczyć, co będzie, i będzie śmiesznie wyglądał, powiecie, ale dziko wygląda śmiesznie i tak dalej. Więc do samego widoku wy się przyzwyczajicie, ale i wasz pies do noszenia takich akcesoriów. Także należy to psa nauczyć już od małego. I wtedy będziecie wiedzieli, że macie odpowiednio zaopiekowanego psa. Nie tylko chodzi o zapewnienie odpowiedniej temperatury, odpowiedniej akcesoriów, odpowiednich zimą do używania zimą i tak dalej, tych różnych tam rzeczy, ale również jedzenie też jest troszkę inne zimą, także musicie też o to pytać waszych weterynarzy oraz w sklepach zoologicznych, żeby odpowiednie psy, żeby w odpowiedni sposób żywić waszego psa zimą, żeby nie czuł się żeby nie czuł dyskomfortu jakiegoś kiedy wychodzi na dwór. Czasem bez kurtki zimą wylatujecie szybko z domu rozgrzanego i tak dalej, więc. Dobra. Pies w rodzinie, w rodzinie. Kiedy jest rodzina, na przykład małe dzieci, koty, inne zwierzęta. Musicie też wiedzieć jak mają nauczyć dzieci przede wszystkim małe jak mają się zachowywać wobec, wobec Waszego Psa i wobec Waszych kotów, ale tu chodzi o psa, więc wobec psa. Dziecko musicie też nauczyć, że pies ma swoje potrzeby, ma swoje wymagania i tak dalej. To już jest do rodziców. Oraz musicie też psa nauczyć, żeby ten nie gryzł Waszego dziecka w momencie kiedy to dziecko wasze przykładowo tam nie wiem potarmosi za ogon czy, czy potarmosi za uszy bo tak dzieci lubią zazwyczaj robić albo czasem dziecko gdzieś tam klepnie tego psa które psy tego nie lubią bo, bo się czują z tym jakiś dyskomfort czują no to też musicie pilnować żeby dzieci tego nie robiły żeby ten pies czuł się z wami dobrze no oraz może być też, jeżeli bez względu na dzieci, jeżeli na przykład wasz pies jest psuj albo coś innego, albo na przykład nie chcecie, żeby wasz pies, nie chcecie ryzykować, żeby wasz pies coś tam wam zrobił w domu, a wychodzicie do pracy, do szkoły, obojętnie, po prostu poza dom i nie chcecie brać tego psa ze sobą. Możecie zamknąć go po prostu w takiej klatce. W takiej kanalówce. W takiej klatce kanalowej. Możecie. Bo po prostu ale do tego, żeby psa w takiej kanalowej klatce zamykać. Też musi ten pies być nauczony tego. Nie to, że wy zamkniecie psa i po prostu sobie idziecie, bo na zabawę idziecie. Tylko musicie uprzednio psa nauczyć, żeby on się też czuł dobrze w tym. Jeżeli widzicie, że pies się źle czuje w takiej klatce, no to po prostu musicie to wiedzieć, musicie zaobserwować. Aczkolwiek warto się w takie coś zaopatrzyć, kiedy macie psa. Jeżeli macie koty, a nie chcecie, żeby wasz pies gonił kota podczas waszej nieobecności, bo zapewne z reguły psy, jak właściciel jest obecny, to z reguły psy tego nie robią, to się rzadko zdarza. Ale wiadomo, kot ucieka, a pies go goni, więc taki, to jest taka gra w kotka i myszkę. Yy, kiedy jestem daleko, no Boże, następny rozdział. Jestem daleko, na przykład macie też yy, takie coś, że ludzie gdzieś tam powierzają psy komuś, tak? Też o sobie, jak powierzacie komuś psa. To jest w przypadku, kiedy powierzacie psa do jakiegoś hotelu, powierzacie znajomym, powierzacie krewnym, powierzacie rodzinie, komuś, koleżance, sąsiadce, komukolwiek. Pamiętaj o zrobieniu listy, co ten pies potrzebuje. Musicie zaopatrzyć się w karmę, w pokarm. Zaopatrzyć osobę, której powierzacie psa waszego, to zaopatrzyć tego opiekuna w odpowiedni pokarm, przede wszystkim, żeby ten, kto opiekuje się waszym psem podczas waszej nieobecności, żeby wiedział, co ten pies je, żeby nie miał kłopotów z gotowaniem, z jakimiś innymi, jakimiś dziwnymi sytuacjami, żeby nie musiał się martwić, co ten pies ma zjeść i dlatego musicie zaopatrzyć lub no i oczywiście w akcesoria odpowiednie i tak dalej wszystko powiedzieć opiekunowi któremu powierzacie tego psa osobie której powierzacie czy sąsiadce czy komuś tam nie też musicie pamiętać o tym że musicie wiedzieć że jeżeli pies wasz bierze lekarstwa to musicie Osobie, której powierzacie psa, musicie powiedzieć o tych lekach oraz zrobić listę, jakie leki bierze, ile razy dziennie i tak dalej. Jeżeli wasz pies je trzy razy dziennie, bo może tak się zdarzyć, że wasz weterynarz powie: A pani pies musi jeść trzy razy dziennie, bo i nie musi tłumaczyć, nie musicie, wy wiecie dlaczego, ale opiekun, któremu Powierzacie waszego psa, nie musi tego wiedzieć dlaczego trzy razy dziennie wasz pies je. Ma tak, jeśli koniec, bo tak zalecił lekarz weterynarii. Przykładowo czasem tak zalecają yy, weterynarze. I po prostu wy musicie to wiedzieć o, o tym, i musicie to powiedzieć osobie, której powierzacie waszego pupila. Więc to jest niezwykle ważne. Oraz musi, najlepiej, żeby była lista. Oraz akcesoria, które na co dzień pies wasz używa: spanie, miskę na, wo na wodę, miskę na, na pokarm. Najlepiej, żeby miał swoje ulubione akcesoria. Jak wychodzi z waszego domu, jedzie na swój urlop, ten pies jest to wtedy bezpieczniejsze, jest to wtedy wygodniejsze dla psa, ponieważ zna i zapach swojego domu, i zna swoją miskę, z której je. Zna zapach tej miski oraz swój pokarm. Nie żeby ktoś dawał coś innego, ponieważ mogą być problemy, żeby nie było kło, yy, kłopotów. Po co narażać kogoś obcego na kłopoty? Po co narażać psa na jakiś stres albo coś takiego? Pies ma mniejszy stres, wie, że będzie się dobrze czuł, kiedy będzie miał. Swoje akcesoria ulubione, czy tam zabawki, czy nawet jakieś legowisko. Dobra. Tu mamy następny, inny już rozdział, przed, co mówiłam przed chwilą, też stworzeni dla siebie. I widzicie, psy policyjne, które biorą udział właśnie w wyszukiwaniu rzeczy niebezpiecznych identyfikuje zapach, na przykład pies. Także tu też, jeżeli to jest pies policyjny, typu owczarek, no to to nie jest pies kanapowy, więc tu musicie dobrać sobie psa do siebie. Dobra, lecimy dalej. Tu nie będę się wypowiadać, ponieważ o domowe zagrożenia. O czym mówiłam? Kiedy, yy, o dwa, trzy rozdziały dalej. Domowe zagrożenia, typu. Na przykład, jakieś lekarstwa. Oj, przepraszam. Jak macie lekarstwa, macie osoby w domu, które biorą lekarstwa, tabletki, to pamiętajcie, że te osoby starsze, które muszą brać, brać na co dzień lekarstwa, przepraszam za przejęzyczenie się, yy, musicie te. Te wasze babcie i dziadków, uprzedzić, że kiedy macie małego szczeniaka w domu, to lekarstwa muszą być schowane tak, żeby wasz przyjaciel nie miał do tego dostępu. Lekarstwa, środki czystości, jakaś chemia do kwiatów jakieś coś, czym może, co może być bardzo niebezpieczne dla waszego psa. Tyczy się to też roślin. Macie często, gęsto jakieś rośliny, które mogą być też trucizną dla waszego psa. Te rośliny, jeżeli są typu oleandry, typu jakieś tam inne, musicie pamiętać o tym, żeby je po prostu schować. Zamknąć w osobnym pokoju, jeżeli macie taką możliwość. Albo po prostu yy, postawić gdzieś tak wysoko, żeby Pies nie miał do tego dostępu, żeby się nie zatruł wasz przyjaciel. Po prostu musicie dbać o bezpieczeństwo. Kable, to samo, musicie schować. Jakieś drobne elementy, jakieś bibeloty, które macie na szafkach. Pies może mieć też dostęp do tego. Więc, żeby do tego nie miał dostępu, musicie też pamiętać o schowaniu. Tu chodzi też o to, żeby pies się nie pokaleczył, żeby wasz pies yy, krzywdy sobie po prostu nie zrobił, tak? Poprzez to, że weźmie do pyska i coś tam będzie żuł, a wy nie będziecie o tym wiedzieć. Jakieś piłeczki takie do gimnastyki rąk albo coś takiego. Musicie to chować po prostu. Za, skończyliście zabawę, skończyliście waszą gimnastykę, wasze masaże. To pamiętajcie o waszych akcesoriach, które macie, czy do masażu, czy do jakiegoś relaksu. Musicie pamiętać o tym, żeby to zabezpieczać, tak, żeby wasz przyjaciel psi nie miał dostępu do tych rzeczy. Inaczej zrobi sobie krzywdę, a wy będziecie po prostu mieli problem. A po co? Unikniecie problemu i unikniecie zagrożeń. Więc znowu. Wiem, że tyle razy się powtarzam, że pamiętajcie, pamiętajcie, wiecie, że już pamiętacie o tym, ale czasem gdzieś tam się spieszymy, coś tam, coś tam, czy jakaś wizyta, czy coś, i czasem nie widzimy niektórych niuansów, niektórych rzeczy, więc po prostu lepiej poświęcić troszkę więcej czasu i zwrócić na to uwagę, co mamy w domu, i zabezpieczyć nasze. Rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwo naszego psa, a nieżeli potem mieć problemy. Więc ja wiem, że się powtarzam, ale trudno się mówi. Przynudzam, ale lepsze to niż potem zapamiętacie moje słowa, i będziecie pamiętać lepiej myśleć po prostu. Tu chodzi o to, żeby ruszyć myślenie. Lekarz i szczepienie. Widzicie? Lekarz, czyli we, wybór weterynarza, wybór waszego lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii może stać się waszym doradcą odnośnie szczepień, odnośnie leczenia, prowadzenia leczenia waszego psa. Musicie też pamiętać wy, żeby, znaczy pamiętać, musicie umieć y, na co zwrócić uwagę wybierając was, waszą przychodnię weterynaryjną. I zawsze tam chodzić. Szczepienia są też niezwykle ważne. To musicie razem z weterynarzem waszym śledzić, jakie szczepienia i czy wszystkie szczepienia ma wasz pies. I ile razy. Yy, no, i kontrolę w ciągu roku. Musicie też bacznie kontrolować stan zdrowia waszego psa. Oprócz tego. I musicie kontrolować, kiedy wasz pies był szczepiony. A kiedy go trzeba już zaszczepić? A może już termin macie? Dobra, pierwsza pomoc. Niezwykle ważna jest pierwsza pomoc. Musicie wiedzieć. E, tu jest bardzo ważne nauczyć się reagować szybko, kiedy wasz pies zachoruje. O tym to jest bardzo ważne wiedzieć. O czym rozmawiać z waszym weterynarzem? Z czym lecieć do weterynarza, kiedy wasz pies zachoruje? Nie, że z byle katarkiem przysłowiowym, jak to się mówi, leciecie do weterynarza, bo pies ma, powiedzmy, nie wiem, rzeczy, które są błahostyczne, na przykład katarek. Musicie wiedzieć, czy wasz pies ma poważną chorobę, czy też nie. Do tego oczywiście musicie konsultować i musicie kontrolować, ale także na przykład, nie wiem, yy, daliście przykładowo jogurt i wasz pies ma biegunkę po tym jogurcie, po tej kropelce jogurtu, to wylecicie do weterynarza. No oczywiście, że musicie to kontrolować. Jeżeli się powtarza, powiedzmy przez okres tam całego dnia lub dwóch dni, no to oczywiście trzeba iść do weterynarza. Ale jeśli to jest powiedzmy takie jednorazowa, no to sądzę, że nie potrzeba z tym lecieć do lekarza weterynarii, zawracać sobie głowy, tak? Jeżeli są poważniejsze rzeczy, oczywiście. Guzy jakieś musicie też, jeżeli pies ma, guzy jak widzicie, tutaj namalowane jest pies i ma guza. Też musicie takie rzeczy kontrolować, czy to jest poważne, czy jest niepoważne, czy trzeba to. Co z tym robić. To musi wasz weterynarz takie rzeczy yy, wam powiedzieć. Oraz co? Powinniście w domu mieć apteczkę psią. Kiedy wasz pies się skaleczy. Albo kiedy będzie yy, potrzebne zmierzyć temperaturę psu. Bo to możecie sami zrobić. Nie musicie, żeby zmierzyć temperaturę psu, nie musicie biec do weterynarza. Możecie sami zmierzyć temperaturę waszemu psu. Po prostu wkładacie w odbyt y, termometr. Musicie znać jaką pies zdrowym powinien mieć temperaturę. Jak znacie, to odpowiedź macie na termometrze. Musicie psa waszego już od szczeniaka uczyć tego, żeby był przyzwyczajony do tego, że wkładacie do odbytu ten termometr. U psa się w odbycie niestety mierzy temperaturę, nie tak jak u ludzi pod pachami, tylko u psa się niestety mierzy w odbycie i to musicie wiedzieć, jak to zrobić. Pierwsze co to musi, przez pierwsze y, wizyty, musi Wam weterynarz Was nauczyć, jak to się robi i jak Was nauczy, sami możecie to wypróbować. Przy nim Możecie poprosić o to, żeby was nauczył, jak się to robi, i jak się nauczycie, to potem sami w domu to robicie. I wiecie, czy wasz pies jest zdrowy, czy trzeba konsultować o czymś, czy trzeba lecieć do weterynarza, czy też nie. Możecie bez tego, przez dotknięcie nosa psiego, jeżeli pies wasz ma ciepły nos, suchy i ciepły, no to znaczy, że po prostu wasz pies jest chory, ma temperaturę wysoką. Jeżeli wasz pies ma z kolei bardzo lodowaty nos, podejrzanie lodowaty niż normalnie, bo powinien mieć chłodny i mokry, wilgotny. Ale jeżeli lodowaty i mokry nadmiernie i kapiący wręcz, no to też znaczy, że jest tam coś nie w porządku. I z tym należy, to należy. Kontrolować. A to można naprawdę samemu skontrolować. Po prostu dotykacie psiego nosa i już wiecie, co jest. Że coś jest nie w porządku i konsultujecie do, z weterynarzem waszym. I tyle. Teraz musicie też wiedzieć, jeżeli wasz pies dostał udaru słonecznego, też musicie umieć reagować na to, co zrobić, a żeby temu psu pomóc. Oczywiście, żeby nie był gorszy stan jego zdrowia, tak? Tu musicie też się tego nauczyć, więc bardzo ważne są te etapy. O tym musicie wszystkim rozmawiać z waszymi weterynarzami oraz niekiedy w sklepie zoologicznym też wam doradzą, ale nie wszystko, więc większość rzeczy to lepiej konsultować ze specjalistą, a nieżeli... No, ze specjalistą zdrowia, a nieżeli z jakimś tam z jakąś panią czy panem w sklepie zoologicznym gdzie tylko karmę i akcesoria możecie kupić. Aczkolwiek ci ludzie też mogą mieć dużą wiedzę, więc. Dobra, koniec tematu. Na temat zdrowia psiego. Lecimy do słowniczka. Tu macie cały. w takiej książce macie słowniczek. Słowniczek, który Wam odpowie, słowniczek, z którego się dowiadujecie, co to jest drapieżnik, co to są kleszcze, co to są komunikowanie się. Co to jest lekarz weterynarii? Co to jest pchły, co to są i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, warto czytać książki oraz warto czytać słownik. Na czym, na jakiej podstawie? Dużo ciekawych rzeczy się dowiadujecie. Oczywiście powiecie, że tak słownik znajdę w internecie. No też znajdziecie, prawda, mówiąc. Bym przesadziła, gdybym powiedziała, że nie znajdziecie. Oczywiście, że go znajdziecie, ale pokazuję Wam tylko jako ciekawostkę. I macie indeks. Indeks to jest taki rozdział, w którym jest opisane, co na jakiej stronie Waszej książki się znajduje. Naszej książki, proszę bardzo. No, i tutaj to jest, jak pokazałam, różne. Różne, o, widzicie, o wadach. To są cała seria książek. To jest ta książka. Ta książka to jest ta, którą mamy przed sobą. Są wiele innych jest. Zobaczcie. Mm, bardzo ciekawe. Wygląda na bardzo ciekawe, aczkolwiek szkoda mi było me, pewnie miejsca, albo po prostu nie było w tym, w tym czasie, kiedy kupowałam akurat książkę, to nie było akurat tych innych. I to też przed 10 lat, albo po prostu nie myślałam, ale to nieważne. Tam. To nieważne, bo te wszystkie tematy to można tak naprawdę dowiedzieć się yy, z internetu, także to jest tylko takie. Ja po prostu recenzuję książki, żeby wam pokazać, że można różne inne rzeczy zobaczyć, a nie tylko jakieś tam beznadzieje, żeby było też ciekawiej. Także jeszcze troszkę porecenzuję Wam książek, a potem już będzie rośliny, jakieś tam inne rzeczy. Dobra, do następnego razu, łapeczki w górę jak zwykle, do kolejnego wideo.